Świnka morska. Najważniejsze informacje o hodowli: wszystko o hodowli świnki morskiej. Czyli w rzeczywistości kawia domowa. Ale możemy stosować te dwie nazwy zamiennie. Kawia domowa to po prostu świnka morska. Oczywiście zwierzę nie mające nic wspólnego z świnkami ani z morzem, ale przyjęło się tak mówić, fajnie to brzmi. Są to gryzonie wywodzące się z Ameryki Południowej i obecnie świnki morskie są bardzo popularnymi zwierzętami domowymi. Można powiedzieć, że już od kilkuset lat są takimi popularnymi zwierzątkami domowymi. Dzisiaj te podstawowe, najważniejsze informacje. I zacznijmy od tego, że mamy bardzo dużo odmian kawi domowej, różniących się ubarwieniem, długością włosa, strukturą włosa. Oczywiście wszystkie wyglądają fajnie, wszystkie muszą być w odpowiedni sposób hodowane. Ale jeśli chodzi o wybór, mamy bardzo, bardzo szeroki. Zacznijmy też od tego, że to są zwierzęta stadne, potrzebujące towarzystwa. Dlatego najlepiej, kiedy kupujemy, decydujemy się na zakup świnki morskiej, żeby, była, żeby miała towarzystwo. Na przykład, żebyśmy kupili dwie świnki morskie równocześnie, ponieważ oczywiście w bardzo pozytywny sposób wpływa to na kondycję, na stan naszej kawi i ona będzie po prostu Szczęśliwsza. Tutaj od razu muszę zaznaczyć, że albo wybieramy zwierzęta tej samej płci, na przykład dwa samce, dwie samice, albo w grę wchodzi sterylizacja, ponieważ one bardzo szybko się rozmnażają. I taka parka no, mogłaby spowodować, że tych świnek morskich mielibyśmy bardzo szybko, dużo, bardzo dużo. Co ciekawe są to zwierzęta bardzo towarzyskie. Potrafiące doskonale się porozumieć z innymi zwierzętami domowymi. Trzeba tylko pamiętać, żeby kota czy też psa zapoznać, przyzwyczaić z tą świnką morską, żeby na przykład kot czy pies nie stanowił dla niej zagrożenia. Więc kiedy mamy tylko możliwość, lepiej zdecydujmy się na dwie kawie. To nie jest wcale jakiś bardzo duży koszty, to jedzenie też nie jest jakoś bardzo dobre, a w bardzo pozytywny sposób wpłynie to na stan naszej kawi. Taka kawia z towarzystwem można powiedzieć taka para, czy też więcej kawi, jest szczęśliwsza i sprawia mniej problemów. Co jedzą kawie? Kolejna bardzo ważna sprawa. Oczywiście są to rośliny, głównie trawy i zioła. I tak podstawowym pożywieniem jest siano, nieograniczony dostęp do siana. Siana, które nie tylko powoduje, że ta kawia jest pojedzona, ale też umożliwia jej, Ścierać ciągle rosnące, całe życie rosnące zęby kawi. Do tego nieograniczony dostęp do świeżej wody. Oczywiście siano też musi być świeże, kawie potrafią być dosyć wybredne. Świetny węch, i one naprawdę bardzo szybko wyczują, że to sianko nie jest zbyt świeże. Czyli po pierwsze, nieograniczony dostęp do siana i do trawy. Następnie mamy trawę, oczywiście zielona trawa, pędy, liście, zioła. Ale umyte i następnie osuszone. Nie dajemy, mokrych, nie dajemy mokrej trawy, na przykład naszej śwince morskiej. Oczywiście mogą do tego dojść owoce, warzywa, orzechy, nasiona, ale w niezbyt dużej ilości. Są to rzeczy bardzo kaloryczne, rzeczy, które powinny być podawane w mniejszych ilościach, raczej traktowane jako smakołyki. Mocno omijajmy na przykład dawanie kawiom chleba. Kolb kukurydzy, czy też na przykład ziaren zbóż. To ograniczamy już jak się da. Oczywiście są przeróżne gotowe mieszanki, karmy, które zawierają te rzeczy, które kawia powinna jeść. Możemy się nimi posiłkować, jednak to siano, jeszcze raz powtórzę, świeże siano jest główną, głównym pożywieniem kawi. I jeszcze raz. Dostęp do wody. Kawia musi mieć dostęp do siana i dostęp do wody. Świeże siano, świeża woda. W nieograniczonej ilości. Musimy o tym pamiętać. Pamiętajmy też, żeby jednak dbać o linię naszych kawi. Nie wolno ich przekarmiać, nie wolno dawać zbyt dużo tych owoców, warzyw i innych rzeczy, żeby kawia nie była zbyt otyła. Ponieważ w bardzo negatywny sposób odbija się to na kawi. No i niestety skraca jej życie. Kolejną rzeczą, o której warto wiedzieć, jest klatka. Która powinna być wysypana trocinami, peletem, nie mieć zbyt dużych oczek, jeśli chodzi o tą siatkę. I na wyposażeniu musi mieć dwie miski na jedzenie, czyli jedno na siano, drugie na to bardziej mokre jedzenie, czy też surowe. I oczywiście poidło, czy też miskę z wodą. Do tego ta klatka musi być odpowiedniej wielkości. Minimum dla jednej kawi to 100 na 50 cm. Mamy więcej kawi, musimy mieć odpowiednio większą klatkę. Musimy mieć odpowiednio większą klatkę. Do tego dbamy o higienę tych kawi, wymieniamy kiedy trzeba tą wyściółkę. Bardzo ważnym elementem jest również domek czyli takie schronienie, gdzie ta kawia może w świętym spokoju sobie poleżeć, odpocząć od tego otaczającego jej świata. Zwłaszcza jest to ważny element, kiedy na przykład kupujemy kawie. Niekiedy kawie się szybko zaprzyjaźniają, niekiedy potrzebują na to kilku tygodni. Ten domek to jest świetna sprawa. I zabawki. Kawia jest ciekawska, kawia jest bardzo wesoła, potrzebuje jakiejś rozrywki, nie tylko zabawy z nami. Chociaż ta zabawa z opiekunem jest dla niej bardzo, bardzo ważna i ją uwielbia. Tak samo jak pieszczoty. Wszelkiego rodzaju zabawki, gryzaki, tunele jakieś tory przeszkód to jest, dla niej, to jest dla niej świetna sprawa tylko bez kołowrotków kawia nie potrzebuje kołowrotka to nie jest chomik temperatura 20-24 stopnie bez nasłonecznienia pamiętajmy, że kawię również można wypuszczać w domu żeby sobie spacerowała nauczyć jej korzystania z kuwety która znajduje się w klatce też ważna sprawa i to jest gryzoń uważamy na przewody musimy je zabezpieczyć i ograniczamy możliwości dostępu do roślin. Niektóre są tych niektóre te rośliny, które mamy jako rośliny ozdobne doniczkowe, no mogą być dla kawi niebezpieczne. Kolejną rzeczą jest to, że kawia, jeśli te warunki na zewnątrz są odpowiednie, może przebywać na zewnątrz. Tylko że musi mieć albo odpowiedni kojec, albo być pod opieką człowieka żeby coś jej nie groziło, albo żeby czegoś nie zrobiła, co będzie dla niej niefajne. Jeszcze raz wspomnę, są to zwierzęta bardzo towarzyskie, lubiące obecność człowieka, lubiące, kiedy człowiek, opiekun jest obok nich. To przyzwyczajenie może trochę trwać, tak samo jak przyzwyczajenie np. do nowej, drugiej kawi. Pielęgnacja jest prosta, zwłaszcza w przypadku kawi z krótką sierścią. Te kawie, które mają dłuższą sierść, czy też sierść kręconą. Jednak wymagają, rele, wymagają regularnej pielęgnacji, wyczesywania, pamiętajmy, żeby być w tej materii delikatnym i na przykład sprawdzania, czy wszystko z nią jest w porządku. Pazurki. Kiedy kawie nie są w stanie zetrzeć tych pazurków, no, mają trudności, żeby je zetrzeć, no, nie chodzą po takich powierzchniach, gdzie by mogły to zrobić, kiedy trzeba je trzeba obcinać. Ale tutaj musi ktoś Was tego nauczyć, żeby wam ktoś pokazał, jak to zrobić, żeby nie sprawić, żeby nie zrobić krzywdy swojej śwince morskiej. Zęby. Te zęby, jak wspomniałem, rosną cały czas, ale jeśli karmimy kawie tak, jak trzeba pokarmem, który pozwoli tej kawi ścierać te zęby, z nimi nie powinno być problemu. Może na koniec wiemy już, jak karmić, w jakich warunkach marzyć kawia. Czy świnka morska to dobry pomysł na zwierzę, zwierzątko dla najmłodszych? I chociaż tu muszę powiedzieć, że to jest zwierzątko mniej wymagające niż kot czy też pies, to dzieci mogą opiekować się świnkami morskimi, ale prawdziwym opiekunem nadal pozostaje osoba dorosła. To na nas ciąży obowiązek dbania o zwierzątko, o to jak na przykład dziecko dba o świnkę morską. Do tego są to zwierzęta nieduże, delikatne. Trzeba uważać, żeby maluch nie zrobił śwince krzywdy. To są bardzo fajne, bardzo wesołe zwierzęta, nie powiedziałem, często rozgadane, nie w nieprzyjemny sposób, ale wydające świetne, fajne dźwięki, potrafiące naprawdę i dźwiękami, i tym jak się poruszają, pokazać, że są zadowolone. I naprawdę z kawi wiele osób będzie zadowolonych. Pamiętajmy tylko, że chociaż ta opinia, że to są zwierzęta bezobsługowe, jest powszechna w rzeczywistości naszymi kawiami, musimy się opiekować. Na dzisiaj dziękuję. Kolejny materiał troszkę inny niż większość na tym kanale. Mam nadzieję, że komuś się spodobał. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.